Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera trójeczki. Kochani, Elsbeth została zaatakowana przez Skraga się patrzy oczywiście oraz Furta zabójcę głąbów. Chociaż tu są żelazobrzuchy. To może nie być, kurde, łatwa wcale. Bitwa. O ile ogrzebyki to nam jeszcze spoko. No to pożeracze. Trzeba bronić 120, masakra. Trzeba będzie ich zdjąć szybko. Ale mamy pewne zwycięstwo. Mam nadzieję, że tu się nic złego nie wydarzy. Kliknijmy sobie. Turę. Nie turę, tylko kurde walkę. Znaczy mamy dużo jednostek strzelających, więc mam nadzieję... Oho, można by poczekać na nich. Bo ci są w sumie szybcy do wyeliminowania i się tutaj odwrócić, po prostu ich zalać po prostu ogniem piekielnym zewsząd. Nie? I z tej strony, i z tej strony, wiecie, się poobracać. Zobaczymy za chwilkę. Oni będą za minutę 55. No, myślę, że faktycznie. Ustawmy się mniej więcej tu. Tak, tak. Tu będziemy mieć zasięg. Wiecie co? Nie, muszę się bliżej ustawić. Pytanie, czy oni będą chcieli się tutaj połączyć, czy nie. Mamy wóz z piekielnikami, który też napiernicza całkiem nieźle. Tu. Wy jesteście ukryci w ogóle. Coś takiego. Po tej stronie wrzucimy. Za chwilkę już się poustawiamy. Tu. Tu. Elsbeth oczywiście będzie tam napierniczała. Wy będziecie tutaj z przodu, też was za chwilkę przeciągnę. Tamtą stronę, czołg. No i wy, moi mili. Nie wiem, gdzie są, kurde. Tam te skurczybyki. Dobra. Go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go, go. Idźcie tu. Idź do przodu. Idź tu. Ty, mój miły, w sumie też strzelaj powoli. Zastrzelcie go. Bo ta armia musi cała zniknąć, zanim przybędzie tamta. Znaczy, najlepiej by było, nie? Dobra. Ładnie. Właśnie zastanawiam się, czy tutaj czary mary są potrzebne, ale chyba tak.
Pieseły. Dobra. Tu jest okej, tu jest okej. Dobra, oni idą tam. Stąd też szybko trzeba się odwrócić tu. 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 W naszą stronę już nikt nie idzie, więc git. Chodźcie na tyły. Chodźcie tu. Weź tych pożeraczy ściągnij. Dobra, albo zabijmy pieseły. Na początek. Dobra, pieseły dostają. Ci też dostają. Ładnie. Ładnie, ładnie, chodź. Mam dla ciebie prezent. Bo tu rozumiem. Kurde, jeszcze żyją. Dobra, weźcie, skończycie z nimi. Chodź. Kurde, jednostki ametystowe mają zabijać, a nie. Chociaż tutaj mamy parę jednostek ametystowych. Ale mam już zasięg zajebisty. Wozy z piekielnikami. No i tyle. Czołgu, go. Elizabeta, wspomóż. Au! Kurde! Tam! Ała! Come on! Bez takich.
Coś tu, kurde, ci żyją. Niezłomność. Dawaj, dawaj. Ale w ogóle amunicji nie stracili. A wy macie strzał w ruchu? No to elegancko. O. Kurde, tutaj dużo dostaliśmy od naszych. Kurczę, było to faktycznie takie proste zwycięstwo. Miarę, gdybym tutaj... Dobra. Kto tu jeszcze żyje? Kto tu jeszcze walczy? Weź go tutaj. Podpal. Przejechany. Elegancko. Ha, no, pewne zwycięstwo, ale... nie aż tak pewne. No tutaj ważne było właśnie, żeby tę armię Skraga, kurczę, rozwalić tak szybciutko. I potem móc po prostu napierniczać. Oni tam byli zblobowani, jak to się mówi. Wszyscy naraz byli w jednym miejscu, więc łatwiej ich tam było po prostu ostrzelać. Ale spoko. No właśnie, kurczę, mało pokazuje niestety w akcji Cudu Epoki, no ale... Ładnie. 34 poziom. Wiecie co? Można by się uzupełnić, ale... jest 250 schematów i doświadczenia. Trochę weźmy te schematy. Oni nie powinni tutaj chyba mieć żadnych tych możliwości werbunku, chociaż kurde, nie wiem teraz. Chyba trzeba będzie ich ściągnąć stąd. Tylko żeby go ściągnąć, to musiałbym przejść tu. Tu Azazel się rekrutuje, no trzeba będzie go dziabnąć. Tu będę chciał właśnie Karak Asgaras. Bogowie są źli. Kurde, płacimy. Żałosna paszcza, super. Plus 8. Czas odnowienia dla wszystkich czarów, kostur skupienia, to już kolejny. Dobra. Punkciki na początek. Zagładaj mrok, ametystowe słońce, magiczne przewodniki. Uziemienie byłoby spoko, ale... mag bitwy udręki nie mam. A można by mieć. Celownik masz, to masz. Mistrz uników dla ciebie, bo tam cię dopadli w pewnym momencie. Jeżeli dobrze pamiętam. No właśnie, można by dopaść tego i tego, no ale... Klik. Schematy 9 to nie. Uzupełnimy się. No niestety, trzeba będzie go próbować dopaść. On tutaj raczej nie powinien, no. Mieć żadnych możliwości. Dobra. Tu sytuacja. W Kislewie. Dobra, jest to zrobione. Jest nagle plus 2.
Nie chcemy mieć tego plus 2. Chcemy minus 3. No i chcę zobaczyć właśnie, czy to ma sens w ogóle. Bo tutaj albo jakiś mod to spierniczył, czy coś. Nie mam pojęcia, powiem szczerze. Dobra. Czy do zatoki ostrzy chcemy? Znaczy będę raczej to niszczył, aniżeli to przejmował. No i tutaj bardzo powolutku. Trzeba. No, w tym trybie. Ewentualnie można by wejść do wody i wodą. Bo zatoka ostrzy ma port, więc spoko. Będzie można tam podjechać. W Norden, tak. Tak. Nie. Jest plus 5. Tu jest jeszcze jedna tura, dobra, to na spokojnie. W Werengradzie natomiast, no właśnie. Tak, tak, tak i tak. Okej. Okay. No tutaj, bo port nam daje rozwój, nie? Plus 20, tak. On jest niestety taki bardzo powolutki. Ale... Plus 4, bo tutaj im jesteśmy lepsi, tym rozwój też jest niezły. Dobra, zostawmy to jak jest. 320. I tutaj mnie interesuje ta armia, ponieważ... Nie Dieter, tu, Helmut. Karas Asgaras trzeba przejąć. Myślę, że tą armią, którą mamy teraz, jest nie najgorsza. Nie będę na razie tych dodatkowych jednostek tutaj przywoływał, bo nie ma takiej potrzeby na razie. No, tu jest 0-0-0, powolutku sobie to robimy. No i będę chciał, nie wiem czy tę armię, chyba tak, no bo oni muszą tutaj zbierać doświadczenie, jednostki, więc prawdopodobnie ich wyślemy tutaj na zemstę, jak przejmiemy to, wrócimy sobie tędy przez Fort Sol, no i tu zaczniemy zadymę, natomiast... Właśnie, Elzbet. Nie mam pojęcia, co z sobą zrobić, ale ty masz możliwość teleportowania się w różne miejsca, więc będziemy myśleć nad tym. Dobra. Nie ma tu nic. Nieuchronny bunt. Dobrze. Bohater się nie poruszył. To nasz Dirk. Blokada armii. Nie mogę cię zblokować, ale... Mogę próbować. Zabójstwa tu. We cannot, ale mamy strażnika. No, jeszcze ten. Jeszcze trochę oczyszczenia, spaczenia nie potrzebuję. Dobra, kliknijmy. Uciekasz, ale mamy chyba na tyle. No właśnie, jest ten bunt. Mam nadzieję, że tam kurde ktoś wyjdzie. Po prostu jakaś armia. A tutaj mam nadzieję, że go dopadniemy, bo mamy... Powinniśmy mieć zasięg. Okej. Grasanci i tak dalej. No tutaj w parę armii się robią, powiem szczerze. I boję się, że oni faktycznie przeskoczą i zaczną to odbierać, no ale... Jeżeli teraz tego nie zrobili, to już za późno. Chyba... Tak! Nie! Uciekaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, niech oblegają. Tak? Kislewici, Kislewici. Ewidentnie. Lodowego dworu. Buntownicy. Super. Pokój jakiś. Cicho. Dobra. Ty mój miły. Czy cię potrzebuję już tutaj? Chyba nie. Albo dobra, zostawmy cię na moment, gdyby się coś tutaj wydarzyło dziwnego. Dobra, niech działają. Oddamy im Prag, oddamy im Fort. I tyle. No, możemy im pomóc jakoś tam w czymś. No, Rengradu im nie oddamy raczej. Niech działają jakieś tam... Jakieś pakty podpiszemy. Miejmy nadzieję. Dobra, dobra, dobra. Tu. 5000, chociaż wiesz co? Mhm, 6000 mówicie. Bo można by...
wojownikami chaosu zrobić siłę broni. Tu są harabiowie. No. Zróbmy w ten sposób. Bo tu pieniądze mamy, tu pieniądze mamy. Okej, 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 okej. Tak, dopadniemy cię, dopadniemy cię. Git. Skończmy to faktycznie. Schemat 1. A to uzupełnienie takie 4% to tam może być dobra sprawa. Łowca. Kolejny. Właśnie, mój miły Helmucie. Ty nie masz tutaj nic, no właśnie. Mogę ci dać tak. Księżny tasak. Magiczną ochronę. Chyba, żeby ci dać odporność fizyczną, kurde, większą. No. Damy ci tarczę ptolosa. To jest od... Nie. O. Chyba mnie zgody, jak najbardziej. Zaklęty przedmiot, korona dowodzenia byłaby fajna, ale... Kostur skupienia kolejny. No więcej ci nic nie dam, dobra. Dam ci to pomocnika, zelota, wiesz co? Nie handlarza, nie mieszczanina. Sztandar brzytwy... To jest płonące ataki, dobra. Chciałem ci dać tego łowcę, ale nie mogę ci tego dać. Standard szybkości. Stalowy sztandar. Dobra, masz ten. Ulrika. Okej. Okay. Masz Gabriele. Git. Guślarza na razie nie potrzebujemy. A, masz chociaż tego skrybę oddaj. Woźnica. Kary schwytane po bitwie. Super. Zabawiacze, flisacy. Dobra, może być ten zabawiacz na razie. Gotrek. Tak. Tak, weź łowce. Guślarza na razie nie potrzebujemy. What does the emperor bid? No i tyle. Talizman przetrwania, eliksir siły to dla ciebie, mój miły. Ziarno odrodzenia. Tak. Chociaż... No dobra. Odporność na ostrzał. No właśnie, ty nie masz, kurde, pancerza tutaj takiego. Nie powinieneś mieć, więc to będzie taka odporność twoja wewnętrzna. Zresztą ty masz po prostu uporczywy opór. Odporność fizyczna tutaj masz. Aż do 10. No. Spoko. Dobra, rozegrajmy sobie to. Z pewne zwycięstwo, wiem, ale... Płonące ataki... Dyscyplina 8 to dla ciebie, bo ty tak... No. No tak chciałem ich zobaczyć, kurde, w akcji, nie? Oni tam tyle czekali po prostu na te bitwy, że ho ho. Okej, bo to na polanie będzie. To jest ciągle ta sama polana, nie? Ale tym razem mamy dostęp do tego tutaj. To jest inna polana. Dobra. Mamy strzelców. Mamy strzelców takich, można by wykorzystać, ale tutaj myślę, że nie będziemy jakoś specjalnie myśleć za długo, tylko po prostu wyślemy naszych bohaterów. Hit. Takie przedstawienie postaci pokrótkie. Tu mamy wozy. No i wy tutaj faktycznie pilnujcie tego. Go. Go, go, go. Idziemy. Czołg oczywiście jest.
Go. Jak chcecie, to tam strzelajcie. Morta! Trochę szybciej, ale nie dużo szybciej. Aha, okej. Okay. Come on, moi mili, gdzie wy jesteście? Bo Ulrika będzie... Chodź tam. Chodź. Nie bój się. Czy ja potrzebuję tę flankę chronić? Mogę chronić. Go. Czołgu z jeziora, wiesz co? Idź tam. Ej, nie budujcie tutaj nic. Aby. Stłumienie usuwa magiczne ataki i właśnie ta podstawowa siła broni właśnie chciałem na tych... Dobra, mota. Jak chcecie, to atakujcie tam, ale tutaj nie, tutaj ma być walka mano a mano, właściwie... Kurde. Już cały pokrwawiony. Jest! Ciach, kurde! Gdzie jesteś? Właściwie, czy ja chcę, żeby oni strzelali? Ci mogą trochę postrzelać z tej strony. Ale mieliście strzelać tam. Atakuj! Ulrika. Go. A ty masz co za umiejętność? Podstawowa siła broni. No, to są kurde. Fajne jednostki. Zostaliśmy w plegary. No, czemu nie mogę? Tu dostajemy odrobinkę. A nie, to przecież przeciwnicy. I się zastanawiałem, czemu kurde moje miecze już uciekają, nie? Napierniczał tam? Tu jest okej, Gotrek, come on. Chodźcie. Na drzewo! Okej. Okay.
Cio! Zastanawiam się, czy nie byłby dobry, może mod, może jakiś kurcze... może mod bardziej, albo jakiś taki tryb gry, gdzie można by na przykład do 10 maksymalnie jednostek mieć. Wtedy te bitwy byłyby naprawdę takie, wiecie, mniejsze i można by... Tak jak teraz właśnie oglądacie. Ty, moment. Żadnego strzelania. Gdzie ty, kurde? Wy możecie strzelać. Chyba tyle, nie? Tam ci zostali przegonieni. No to ci faktycznie, te driady zostały tutaj chyba? Też nie, przepraszam bardzo. Okej. Ktoś normalnie mnie atakuje tam jeszcze. Tam jeszcze jednostki były. Dobra. Git. Stratę tylko 38. No wiadomo, tutaj no nie było co. Kurde, naszych bohaterów w akcji zobaczyć wreszcie. No i właśnie chciałem taką ekipę zmontować. Właśnie nie wiem, czy tutaj Teoderyk nie włączymy go. Nie, Teoderyka. Chociaż Teoderyk ma tych rycerzy półgrywa, więc będę musiał się zastanowić faktycznie, gdzie go wrzucić. Znaczy ma rycerzy półgrywa. Ma umiejętności wspomagające rycerzy półgrywa. Dobra. Kupujemy to teraz. Robimy to. Gadamy z nimi. Tak to nie agresji. Wiem, że to im się nie spodoba, no ale nie szkodzi. Nie będą mogli tak szybko. Kolejny hełm niezgody dostaliśmy. A nie, to może być tamten po prostu. Zwierciadło Van Horstmana. O kurde. Dobra. I o to chodziło. No tutaj na pewno będą musiały być wszędzie mury po prostu. Tutaj się nie ma co zastanawiać specjalnie. No, myślę, że zachowamy sobie te tutaj. Kontrola minus 1 co prawda jest, ale... Ale okej. Najdłuższe tworzenie tych budynków, nie? Ale to jest najważniejsza akcja. I wychodzimy stąd i faktycznie ta ekipa pójdzie tutaj na dół. Będziemy, kurde, siać zniszczenie i zamęt. Najlepsi ludzie Imperatora, wiecie co? No mamy te moździerze. Siła pocisków plus 4%, co prawda tylko, ale grosz do grosza, mistrz ostrza. Chyba, że 12 poziom, moment, to jest tak, 12, 11, 10, 9, 8, 7, do 7 poziomu mógłbym sobie brać, a potem nie. Tutaj zabójca Skavenów różnych, dobra. To zostawmy to, to jest zabójca elfów na przykład, chociaż nie, orków. Leśnik, podczas walki mamy leśnika, czyli można przechodzić przez drzewa bez żadnych tam problemów. Norska krasnoludami chaosu, demonami chaosu.
Zabójca zombie. Kurde, tylko nie ma do ogrów nikogo, no ale to... No bo to nie są zielonoskórzy, to są po prostu ogrowie, ogry. No nie, dobra. No to trzymamy te punkty na razie. Zwiększasz mobilność, wiesz co? Tak, zwiększ mobilność. Ty, moja miła, jesteś, kurde, jesteś czarodziejem, Harry. Zabawiacz. Wiesz, guślarza. Git. Tylko moment. Bo faktycznie, jeżeli dostaliśmy ten Helm of Discord... Mamy to zwierciadło. Jako zaklęty przedmiot. Eliksir siły. I will marshal the men. No, pancerza nie mamy. Okej. No, 116. Dostaliśmy ten dwa razy po 8, nie? Git. Dobra, powoli się, kurde. Muszę powiedzieć od... 1500 aż. Złowieszczy proch. Blokowuje ametystowe wyrzutnie piekielnych fajerwerków. Duchowy ostrzał. Okej. No właśnie zastanawiam się, kurde, czy tutaj... Może poczekamy na... Na te... Też tacy kirasjerzy tutaj, powiem szczerze, by się mu przydali. No. No bo tutaj aż tak jednostek w zwarciu nie potrzebujemy, no bo mamy, no nawet gdyby Ulrika strzelała z łuku z tyłu, no to mamy trzy jednostki dodatkowe, więc myślę, że to starczy. No i tutaj faktycznie w artylerię pójdziemy. Nie, już. Elsbeth, idź tu faktycznie po Grenstadt. Ale faktycznie tutaj. Dobrze, że to wczytałem, bo chciałem faktycznie Kislev odrodzić. Czyli faktycznie trzeba mieć tutaj zbudowany ten poziom, wiecie, pierwszy, chociaż osady. Bo tak to, no nie wiem właśnie, czy to jest przez to, czy nie. No może by za Wastra im oddać, kurde, całą 10 tysięcy. Przychodu teraz. Erengradu im nie oddamy raczej. Tutaj będziemy mieć kolejne pieniądze. No, tutaj taki, kurde, powolutki marsz. No, tutaj się uzupełniamy ostatnią turę. I faktycznie, wydaje mi się, że w następnej będzie można nic nie zrobić. Dobra, zostańmy tutaj na moment jeszcze. Przydzielone punkty, a to Gotreka, dobra. Koniec tury i chyba tyle, nie? Wy nie jesteście zadowoleni. No 119 tylko. Mamy zagrożenie strategiczne minus 15 i poprzednie traktaty i obecne traktaty. To ogólnie jest na plus, idzie cały czas, ale taki delikatny plus. A może myślą sobie, o, głupie ludy, człowieki. Lubię ich, ale wkurzyli mnie. No i co tam? No i tutaj, o! 26%. No i właśnie o to chodzi, żeby tutaj mieć... Z Luenem też pozytywne. Akolici paszczy nagle są. Kurde, pokoju nie ma opcji. Helmut. No, także z Durtu mamy spokój na razie. Pakt o nieagresji, no taki wymuszony, nie, ale... Mówiłem, że nie ma opcji. No bo kto jest naszym następnym zagrożeniem? Myślę, że Norska ewentualnie. No bo Groma nie ma. Heinricha nie ma. Kemlera.
No. Nadciągają stada. Ciekawe gdzie. Tu. No kurde. Z tobą. Nie chcę nikogo na pomoc. Dajcie spokój. Człowieniu. Ulruk. Rozdzieracz kończyn. Dzień dobry. Ej. Dzień dobry. Kliknijmy to po prostu. Dyscyplina. Okej. Okay. Złowieszczy proch, słuchajcie. Mamy ten czwarty poziom, bo to jest to. Zabiliśmy dużo jednostek przy pomocy naszych jednostek ametystowych. Więc stają się atakami magicznymi. Siła pocisku 20 i wzmocnienie. Tutaj rzucamy kostką. Szóstką widzę. No dobra. No właśnie, o tym mówię. Mamy schematów 500. Szkoła artyleryjska jest zrobiona gitersko. No i właśnie, mamy czwarty poziom, w sensie tutaj trzeci. Możemy wziąć armaty na kartacze. I to zrobimy chyba. Wybuchowe pociski. Dla was wszystkich. To też będzie dobre w następnej turze. Dezorientacja. Prędkość i tak dalej podczas walki. Oszołomienie. To też. Prędkość i obrona w zwarciu. Ogień zaporowy to tam spoko. Amunicja dodatkowa. I dodatkowy pocisk to też spoko. Awaryjne naprawy. Użycia jedne, gdy mamy poniżej 50%. Spoko. No i ta mina. Eksplozja. Małe przerażenia, potężny wybuch. W wielu przeciwnikom, gdy nas kurde oblepią dookoła. Spoko. No i mamy dostęp do tego tylko 1500. A co tutaj są za ten zasięg? Skrócenie czasu przeładowania. Fajne. Fajne. Wszystko fajne. To zrobione. W Averheimie. Że Averheimie, kurde, mury zrobić, no bo tu są... Wszystko to jest... bardzo blisko. No nie? Wiecie co, faktycznie, wydajmy pieniądze może na te... najbliższe... budynki, chociaż do krainy zgromadzenia... będą szli... no bo nie chcę tutaj murów. Bo tutaj mieliśmy pieniądze, będzie chociaż kurde zamiast pieniędzy mury. Tylko czemu ja tutaj będę miał zagrożenie takie? Chyba nie. A tych miałem jeszcze rozwalić, ale to już sobie poradzą chyba. Miejmy nadzieję, że sobie poradzą. Hans. No, tu mieliśmy albo zejść do wody, albo nie. Pytanie, czy jest sens schodzić do wody? Pancerz dla piechoty jest ważny. Elspeth, ty masz punkt, kurde. O, koszt wiatrów magii, to teraz się to przydaje. 30 poziom, możesz mieć mentora. Tego samego typu. No, to by było dobre. To by było dobre, zwiększona mobilność jest. No musimy mieć tych właśnie, a propos. Inżynierów, dodatkowe podszycie. Konstruktor, tempo badań, no właśnie. Gdzie cię chcę tutaj wrzucić? A nie wiem, czy cię do tego, do Helmuta nie wrzucimy. Chodź tu, Helmut. Go, go, go. Mind of mechanism. Contraptions to hasten our movement. Genius of the M. Tak. No i tyle. Okej. Okay.
Pieniążki mamy jeszcze w górach środkowych. Południowy oblast. To mamy. Tu mamy pieniążek, tu mamy pieniążek, tu mamy pieniążek. 1300. Dobra, wrzućmy. To jest plus 8. Może przychody ze wszystkich budynków tutaj. Zobaczymy. 2122. Konfederacji już nie ma, więc git. Tu mamy rozwój. I tutaj mówiłem, że zostawimy to w ramach ulepszania tych budynków. Okej. Okay. No i tyle. Dirk. Mam pieniędzy. Zastanawiam się, co z tobą zrobić, mój miły. Gdzie ty jesteś? Czy ty jesteś potrzebny tu? 218 nas kosztujesz, co prawda, tylko... Dobra, zostawmy cię. W razie W, gdyby coś tu się na przykład wydarzyło nagle. Akolita paszczy popiernicza i tyle. Atak na garnizon. Aszuci. No tak ważne, żeby ten zielony paseczek był większy niż czerwony. 92 tylko frakcje, kurde, z 280. Wtedy mówiłem w 277, ale tam jest 283 albo 4. Ranessa jeszcze żyje. Dobra. Ranessa, tu. Co tam? To może wojny przeciwko, kurde, tym haszutom. Wiesz co? Sponio. Tylko czy na pewno sponio? Na razie nie. Ale ty sobie radzisz tutaj chyba. Tam nie ma żadnych takich dziwnych rzeczy. Ci uciekają. Bo zobaczyli nas. O kurde! Pancerz z przydziału, bardzo dobrze. Za Imperium pokonaj Azazela, to dostaniesz skarbiec. Jeżeli zrobisz to w 6 tur. Git. Bo jak ja się tutaj ten... No właśnie, jest pyrusowe zwycięstwo. Nie, mamy zaniechać ataku i kurde... No niestety, to będzie trwało. Smutek. Zagłada przeklętych, wampiry, to nie, ambasadorzy. Stosunki dyplomatyczne z Bretonium. Tylko 7000, kurde, to jest dużo. Siła broni dla jednostek walczących w zwarciu, premia do szarży. I świetna obrona przed szarżą dla halabardników, kurde. Ulepszona jazda. Czemu tutaj mam jeden punkt? Mam 154, okej. Okay. Zasięg artylerii. Prędkość dla czołgów, masa. To są, kurde, dwie tury faktycznie. Bo trochę tych czołgów mamy. Dajmy tę prędkość chociaż. I damy radę. Dyscyplina podczas z ogrami. Fajnie. No wreszcie, kurde. Grenstadt. Tu jest to poniszczone. Czy ja to potrzebuję? No, zostawmy. To wrzućmy. W sumie wiesz co? Dajmy ten rozwój. Tu już jest na dychę w ogóle. Przychody z budynków. W Eschen. Zostawmy. Okej. Okay. Kolejne zgromadzenia. Tu się robisz powolutku.
Pieniądze są, pieniądze są, pieniądze są. Ok. Tu pieniążki będą niedużo, niedługo. Niedużo też. Niedużo, niedługo. Pieniążków. Mury, powolutku, nie mam pieniędzy już, dobra. Kochani, atakujemy. Oni tutaj, kurde, odpłynęli sobie. Pewne zwycięstwo. Na razie okrążaj. Chcę te dwie armie, żeby jakby były razem. Bo wtedy będziemy mieć doświadczenie większe. Czy chcę to kupować? Zróbmy grabież i okupację. Potem z kości lisza. Mógłbym to sprzedać, ale w następnej turze chyba. Wieża Krak. Fort Ostros. Zastanawiam się, czy mogę jakoś tak, kurde, ich, wiecie, przerzucić. Znaczy, co to znaczy przerzucić? Żeby lodowy dwór, kurde, Kaśka dostała te wszystkie rzeczy, ale to nie wiem, czy to się tak da zrobić. No. Nie zbieramy dochodu. Nie wiem. Dobra, Hochland. Trochę kasy dostaliśmy, więc wrzućmy. To i tyle. Helmut. Czemu? Co? Na bagnach. Właśnie tak się zastanawiałem, o co chodzi. No, idziemy w tym kierunku ogólnie. Go, go, go. Tu jest Heinz. O kurde. Trochę was tu jest. No ewentualnie... Jakiś czołgista, kurde. A cztery tury będzie czołgista. No to chcę dać Elsbeth w ogóle. Trochę tych, trochę tych, trochę tych. Ale mają mieszankę, kurde, bohaterów. Ale cóż. Tobie właściwie punkt mogę chyba dać. Tylko w co? Mistrza uników. Ty, mój miły. Mobilność. No, zostawmy te punkty. Teraz zostawmy te punkty. Okej. Oj, 21 zł mamy. Tyle, kochani. Myślę, że zakończymy sobie ten odcinek tutaj. Na tym. Wiem, że za dużo się nie wydarzyło tutaj, aż tak, ale nie było takich... Znaczy, na początku mieliśmy bitwę. Ale tak, to tutaj się za dużo nie wydarzyło. Z Fulfrikiem miałem, kurde, walczyć. One mają przecież ten... las. Czy można by te elfy przywrócić, kurde? Chociaż nie, no bo wtedy jak będzie... Teraz zobaczymy w ogóle, czy ta prowincja jest należąca, powinna być nasza, czy nie. Oho. Już się, kurde, zrobił. Co tam? No. Wreszcie gadasz sensownie. Spoko. Nie! Kurde. Wiecie co? Muszę to zapisać, żeby przegrać to. Jak ja mam to zrobić? Zobaczmy. A dobra, bo my mamy tutaj mury kislewickie, dlatego nam to daje pyrusowe zwycięstwo. Musimy wyjść przed mury. Po prostu dać się ostrzelać, zabić i tyle, no. Bo naprawdę, jak można tak zrobić? Jakie to ciężko jest. Dobra, ej, wszyscy. Tak, wy oczywiście...
Nie strzelacie. Nie uciekacie, nic nie robicie. Wyjdźcie. Wyjdźcie, obróćcie się tyłem, żeby was tutaj rozstrzelali. Albo po prostu można wyjść i tyle. Go, go, go! Tu nie ma co się zastanawiać. Oni będą walczyć ramię w ramię. Znaczy wiecie, jak coś, no to tamci przyjdą, po prostu przejmą punkt, nie? Więc mam nadzieję, że tak się stanie. Dobra, dajmy się tu. Wy może wyjdźcie. Bo tutaj kurde zabijamy tych. Tracono punkt zwycięstwa. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Tak, uciekajcie. A właściwie, ja mogę się ten? Nie mogę uciec. Nie, kto z to strzela? Nie, nie strzelać. To cholery. Tak, idź tu po punkt zwycięstwa. Dobrze, dobrze. Przejmij, przejmij. Git. Come on. Nie strzelaj, kurde! Do cholery jasnej. Ja pierdolę. Możesz zejść z tych murów do kurwy nędzy. Po prostu... Dobra, ten punkt przejęty. Został im tamten, tak? Czy nie? Czy mogą mieć ten? Chyba tak. To jest więcej ich, spoko. O, dobrze, dobrze, no. Ostrzelajcie nas. Dlatego właśnie zapisałem sobie w razie czego grę. Jakbym miał to kurde wygrać, to będzie źle. Ale mają konnicy, okej. Okay. Trochę tutaj, trochę tam, dobra. Powinniśmy to przegrać z kredensem. Come on. No. Szybko. Czemu nie mogę tak kliknąć? Oddaj. Moment, moment. Jest poddaj się w sumie opcja. Tylko wiecie co? Nie wiem, czy ona zadziała tak, jakbym chciał. Oni tutaj powinni to przejąć za chwilę. No chodź tu. Jeden z drugim. Tak? Jesteście? No. Git. Bardzo się cieszę z takiego rozwoju. Kurde, 243 w stratach, gdzie po prostu nic nie robiłem. Chociaż nie, no wiadomo, oni się tam bronili z automatu, nie, ale... No, mam nadzieję, że przejmą to, kurde, i będą żyć. Pytanie, czy faktycznie będą mogli sobie tam Kaśkę przywrócić i tak dalej. No, ale jest to sposób właśnie na przywrócenie jakiejś frakcji. Git! Bardzo dobrze. Jest, Kislev. Bardzo dobrze. Ostra obronna. Super. Tak, działacie? Działacie. Ejże. Tak. Jest, Kaśka. Nawet ci zapłacę. A pleasure. 38, bo co? Bunt. Wy jesteście tego buntownikami, tak? Dobra, poczekaj. Masz Prag. Dobra. Masz Fort Ostrosk. Wiesz co? No. Ma to kurde sens teraz. Nie szkodzi, tam twój posterunek mnie interesuje, myślisz.
guardian of the land. Tak, buduję ten posterunek, nie? I myk, kurde. No jak chcesz, to mogę, kurde, im wypowiedzieć wojnę i ci oddać wszystko. Już się nie oddam nic, nie? No Erengrad ci mogę oddać w sumie. I z Erengradu coś innego? No nie. Wierzę, krak ci jestem w stanie oddać. Kurde. Dobra. Masz. I w sumie... jeszcze ci jestem w stanie oddać przecież to. Zatokę Ostrzy. Masz. Za darmo, nie bój się. Ale mamy ten. Do 156 to idzie. Kurde, Kaśka. Wreszcie. Welcome. Welcome back. No tutaj wiadomo, że zaraz będziemy to wyjeżdżać stąd. W stronę słońca. Norden, kurde. No mamy w Erengradzie. Wolfenburgu. 6000. Dobra. Moja miła. Nie widzę tutaj innej akcji dla ciebie. Musisz się przenieść. No. Dobra. Git. Także tu jest ogarnięte, tu jest ogarnięte. Tu miałem się kogoś zwerbować jeszcze, nie? Ale chyba nie was. Kirasierów. Czołg za 3 tury. Może czołg za 3 tury. Amethyst Mage. Nie ty. Grand Inventor. Ta armia jest taka trochę z D. My decision will be correct. O kurde. Żmija mrozu z klanów. No nie, no tak nie pasuje mi tutaj. Kurde, wywaliłem cię, ja byłem przekonany, że będę mógł zwerbować sobie jednostki, ale to chyba na naszym terenie. Dobra, kochani. Zakończmy to, ten odcinek tu. Odzyskaliśmy Kislev. Nie wiem ile nawet po ilu turach. Kaśka jest, to jest najważniejsze. No i tyle. Właśnie pytanie, czy mógłbym odzyskać Borysa, nie? Nie pamiętam, gdzie on był dokładnie. No ale ważne, że Kaśka jest. To jest najważniejsze. Zresztą ogólnie Kislev przetrwał. Mają 3 w sumie. Tak? 3 klany, więc spoko. I tyle. Kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.